Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek Ryobi Link. Ryobi Link jest to system dla osób, którzy mają dość ciągłych przeróbek, ciągłego bałaganu, ciągłego plątania się z narzędziami, szukający swojego miejsca w warsztacie itd., itd. Dla osób, którzy cenią sobie wygodę użytkowania i wygodę pobierania naszych elektronarzędzi w warsztacie. Dla osób, którzy wchodząc do warsztatu widzą to, co chcą wziąć właśnie w danej chwili. W tym przypadku przychodzi Ryobi Link, stworzyło system, który właśnie pozwala na to wszystko. A co jest najfajniejsze, ten system możemy tak rozbudować, możemy tak go konfigurować, że wszystko zależy od nas. Nie musimy mieć jednej ściany, nie musimy mieć jednego plastra, możemy mieć więcej. Możemy montować w prawo, w lewo, prosto do tyłu, jak tylko sobie żywnie chcemy. Dziś omówimy główny temat, czyli system Ryobi Link, system ścienny, warsztatowy. Omówimy haki, omówimy podstawowe półki i tak dalej, i tak dalej. A w następnym odcinku, bo ten odcinek na pewno będzie długi, omówimy skrzynię. Ponieważ Ryobi Link to nie tylko system ścienny, to nie tylko wieszaczki, to nie tylko haczyki, to nie tylko półeczki, ale również system skrzyniowy, jezdny, którym sobie jedziemy dalej poza warsztat. Więc jak sami widzicie, w jednym systemie mamy tyle możliwości, dzięki jednemu systemowi możemy naprawdę wiele zdziałać. Zaczynamy od podstaw, zaczniemy od głównej listwy. Od głównej listwy, która ma 84 cm długości i ma aż 6 punktów mocowania. I według producenta na tych 6 punktów 30 cm to jest około 34 kg nośności. Co to oznacza? Że jak dobrze zamontujemy, to nam na głowę nie spadnie. Mówię wam. Więc mamy 6 punktów nośności. Na pewno tam na przebitkach wam wyskoczy z bliska. Już nie będziemy demontować. Nie, nie, nie. Ja już się omęczyłem. Więc, ale ogólnie, tak z śmiechem żartem, montaż jest naprawdę banalny, prosty, pod warunkiem, że mamy dobre podłoże. Bo jeżeli mamy jakieś słabe podłoże, które słabo trzyma, no to niestety musimy, jakby nie patrzeć, kombinować. Ale gdy mamy fajne podłoże, montaż jest petarda. Kolejnym tematem, poza naszym uchwytem, jak widzicie, uchwyt wygląda tak jak plastry miody. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Przepraszam, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wejść. Pięć dowolnych wejść na nasze haczyki. Na nasze haczyki. Mamy dwa rodzaje haczyków. Mamy metalowy oraz tworzywowy. Tworzywowów jest chyba ze trzy rodzaje, z tego co pamiętam, a tych jest o wiele więcej i one mają nośność do 22,7 kg. Jeżeli chodzi o mocowanie, mocowanie możemy zastosować w dowolnym miejscu, jak widzicie. Nie pasuje mi tu, montuję tu. Nie pasuje mi tu, montuję tu. A jak mi nie pasuje, to w ogóle nie montuję, co nie? Można, można. Dodatkowo każdy haczyk ma tutaj taką dziureczkę, zobaczcie. Ona jest nie bez powodu, ponieważ tutaj w mocowaniach też są otwory. I to jest takie alo zabezpieczenie. Co to oznacza? Że jak mamy ciężkie elektronarzędzia i wieszamy je na, przypuśćmy, nie wiem, w jakimś tam garażiku i nie chcemy, żeby nasz hak uciekł nam z elektronarzeniem podczas wyciągania, to Ryobi to przemyślało. I jak widzicie, zrobiło dodatkowe zabezpieczenie. Robimy tak, dajemy wkręcik i już tego haka nie wyrwiemy. Ale jak widzicie, te haki wcale tak lekko nie wyłażą, ale Ryobi przemyślało, przewidziało, jest opcja zabezpieczenia. Więc jeżeli sobie zagospodarujemy już nasz warsztat i już wiemy, co gdzie wisi, gdzie jaki hak jest, możemy dla świętego spokoju właśnie je zabezpieczyć. Kolejny temat to półki. Półki, jak widzicie, mamy półeczki,
półki są z metalu. One są chyba z blachy jedyneczki, z tego co pamiętam, czy tam półtorówki. Bardzo fajne, również mają 22,7 kg nośności. Mamy dwa rodzaje. Jeden ściągnę. Zobaczcie, jak się łatwo ściąga. I one tak się prezentują. Bardzo fajne wykonanie. Oczywiście metalowe mocowania i również mocowania mają dziurki, więc możemy naszą półeczkę przykręcić bez żadnego problemu, jeżeli mamy obawy, że nam po prostu spadnie. A jak widzicie, montaż tych półek jest, jakby nie patrzeć, banalnie prosty. Już nasza półka siedzi. Kolejnym tematem kubełka. Kubełka, które sobie mocujemy w dowolnym miejscu. Mamy dwa rodzaje. Mamy podwójny, mamy pojedynczy i również sobie możemy mocować gdzie chcemy, jeżeli mamy miejsce. O, pyk. A co jest najfajniejsze, kubełka są z zestawu skrzyniowego, więc tutaj też wszystko ze wszystkim się łączy, co nie? Fajnie. Dobra, omówiliśmy nasz system podstawowy, jak to wygląda, co z czym się je. Teraz pokażę Wam kilka haków, a na przebitkach pewnie zobaczycie, jak to wygląda w zastosowaniu. Mam tu kilka luźnych haków, które jeszcze nie powiesiłem. I zaczniemy od największego asortymentu. Jest to hak na drabiny, zobaczcie. Hak na drabiny. Mocujemy, pyk, bez żadnego problemu. Zabezpieczamy go jak chcemy. Wieszamy drabinę. Do 22,7 kg. Można. Mamy również haki z tworzywa. Zobaczcie, tu jest połączenie tworzywa i metalu. I to są haki takie fajne. Mi się podobają. Ogólnie haki, żeby nie było, że nie wspomniałem, są wykonane z pręta druta ósemki. I mamy tutaj tak samo nośność 22,7 kg. Mamy tak zwane haki do kij, odsztotek, do młotków i tym podobne. Zobaczcie, tak wygląda. Również on jest z tworzywa, ale patrzcie, jaki ma fajny bajer. Widzicie? Mega. Szybki demontaż, szybki montaż. Fajne. Powiem Wam, że naprawdę fajne rozwiązanie. Mamy tak zwane haki na młotki, podwójne, zobaczcie. Też takie fajne byczerogi. Mamy na poziomnicę na przykład, zobaczcie, takie bajery, ale również na wkrętaki. Zobaczcie, i na szczypce. Też bardzo fajne rozwiązanie, możemy sobie zagospodarować wszystko w jednym miejscu, mieć pod ręką podstawowe wkrętaki. Mamy takie haki na kij od szczotek, na przykład ruchome, tutaj wkładamy kij, zaciskamy, też naprawdę fajny, też jest do 22,7 kg. A tu mamy etykietę Ryobi Link, o, nie pokazywałem Wam, zobaczcie, voilà. Ogólnie Ryobi Link jest systemem, który się rozwija. Po nowym roku będą nowości, więc naprawdę tutaj będzie dużo nowości. Mamy różne rodzaje haków do mocowań różnych elektronarzędzi, tak szczerze mówiąc, więc wybór dobrania odpowiedniego haka zależy od nas, tak szczerze mówiąc. Ja bardzo lubię haki tego typu, ponieważ tu mogę montować sobie wszystko. Elektronarzędzia, taśmy jakieś budowlane, malarskie i tak dalej. Powiem Wam, że naprawdę mega rozwiązanie. I mamy tego rodzaju jeszcze krótsze, bo tamte był dłuższy, a ten jest krótszy pod elektronarzędzia. Mega rozwiązanie. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre wykonanie. Mamy również takie haki. Zobaczcie. Ja na przykład piłę montuję na takich hakach. Też bardzo fajny. I wiele inne. Naprawdę, tego jest naprawdę multum. Na stronie producenta możecie zobaczyć, dobrać odpowiedni hak pod siebie. Nie musicie od razu wydawać milionów na zorganizowanie swojego warsztatu. Możecie zakupywać etapami. Kupcie sobie zestaw startowy, który składa się z dwóch listw i tam dwóch chyba czy trzech haków.
pomyślcie, do czego wam jaki hak jest potrzebny. Na stronie producenta macie wszystko opisane. Jaki hak do czego, jak wygląda i tak dalej, i tak dalej. Więc to my mamy tutaj wybór. To nie to, że nam producent narzuca, że musicie kupować od razu wszystko. Po co wam hak na przykład do, nie wiem, drabiny, jak nie macie drabiny na przykład, lub nie macie miejsca na to. Właśnie to jest i cała ideologia tego systemu Ryobi Link, że to my mamy wybór. Producent nam daje, ale to my wybieramy pod siebie. Nie narzuca nam, musicie kupić zestaw, żeby mieć na przykład taki, taki hak. Nie, kupuję sobie dzisiaj to, za tydzień to, za miesiąc to, a za pół roku to. Nie musisz od razu, ach kurde, 40 haków kupuję po 30 zł na przykład i wydałem majątek i Boże, jak ja drogo. Nie. Kto powiedział, że ty musisz od razu kupować 30 haków? Nie możesz kupić sobie dzisiaj jednego, za tydzień drugiego, za miesiąc dwa i tak dalej, i tak dalej. I powoli, powoli budować swoją twierdzę po swojemu. I to jest taka cała ideologia na dziś. Jest to filmik ogólny, przedstawiający dany system, który daje nam producent. W następnych odcinkach, tak jak mówiłem, omówimy system skrzyniowy, ale również będzie omawiane wszystko prawdopodobnie indywidualnie. A w tym momencie strykamy palcem i zobaczycie, jak to wygląda w mojej całej okazałości. 3, 4. Myślę, że się udało. Tak wygląda zagospodarowana ściana narzędziami w moim warsztacie. Myślę, że w waszym warsztacie na pewno będzie wyglądać podobnie, a na pewno i lepiej, bo tutaj to jest taki chaos jeszcze, ale może w przyszłości jakiś tam porządeczek się zrobi. Podsumowując, jak widzicie, Ryobi Link jest to świetny system ścienny, nie tylko ścienny, ale dzisiaj rozmawiamy głównie o ściany. Jak widzicie, dzięki zastosowaniu haków możemy naprawdę bardzo wiele zdziałać. Jak widzicie, wkrętaki na miejscu. Ryobi ma nie tylko tematy haków, ale również akcesoria ręczne. Ma również z opcją mocowanie na Ryobi Link, czy to klucze nasadowe, czy to zwykłe klucze. Zobaczcie, bezproblemowo możemy pomieścić. Uchwyty na młotek, tak jak mówiłem, zobaczcie, bardzo wygodnie możemy sobie nasz młotek powiesić. Bez żadnego problemu odwiesić, nie ginie, nie ucieka, zawsze w swoim miejscu. Takim akcentem kończę dzisiejszy odcinek, tak troszeczkę wyszedł długi. Na pewno na przebitkach jeszcze pod koniec zobaczycie, jak to jeszcze wygląda z bliska, jak fajnie można montować szybko haki. Zobaczcie, dmuchawa, najnowsza dmuchawa od Ryobi, patrzcie, normalnie sama wpada na swoje miejsce, czy to pistolet do kleju, bez żadnego problemu. Już nie musimy kombinować, szukać, nie wiadomo gdzie, chować i tak dalej, wyciągać. Po prostu możemy mieć wszystko w jednym miejscu. Uchwyt, tak jak mówiłem, na piłę. Zobaczcie, jak świetnie to się wszystko prezentuje. Pyk, zaczepiamy, wisi. W przyszłości jeszcze jeden będzie projekt, jeżeli chodzi o warsztat Ryobi Link. Będzie to dział ogrodowy w warsztacie obok. I również w przyszłości pokażę wam, jak ja właśnie zagospodarowałem elektronarzędzia właśnie dzięki Ryobi Link. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy macie, czy posiadacie, czy waszym zdaniem Ryobi Link ma sens, czy też nie, czy waszym zdaniem czegoś brakuje, czy można by było coś dodać. Komentujcie, bo producenci czytają komentarze i myślę, że jak coś będzie brakować, to może w przyszłości się po prostu pojawi. I to dzięki wam. Więc komentujcie, lajkujcie, a jeżeli chcecie zakupić ten Ryobi Link, jeżeli chcecie zobaczyć, jaki ma asortyment pełny Ryobi Link, zapraszam oczywiście na stronę producenta. Link macie w opisie. I nie zapomnijcie o subie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco. Pozdro!